Jesteśmy w pięknym miejscu, w pięknej Hiszpanii. Nie wiem, co tutaj jest piękniejsze, czy ten klimat, czy właśnie moja syrenka obok. Super jest. No jest to najlepsza ranka w moim życiu. No, ostatnia nasza tutaj w Hiszpanii. No, ale w Belgii też jakaś taka będzie, nie? Chyba może jeszcze lepszą z nami zorganizuję. Ty. No ja. Wiesz, wolę jakby brać sprawy w swoje ręce i mimo, że nie znam Belgii, to cię tam zaskoczyć, opatentuję teleport i się tam jakby przeteleportuję do ciebie do Belgii, nie? Od razu po programie. I co, Zuza, znalazłem ten kluczyk do ciebie i co, otworzyłem ciebie? Na pewno otworzyłeś mnie, jak inny i co mnie... Najwięcej imponuje, że się cieszysz, jak ja się cieszę. No, były góry i doły i byłeś dla mnie i w tych dobrych momentach, jak i w złych, więc chciałam ci serio podziękować za to wszystko. Jestem bardzo wdzięczna. Ja jestem szczęśliwy, jak mogę ci sprawić radość. Jak ty się cieszysz, nie, no to też jakby też wybucha tą pozytywną energią. Nie wiem, jak to nazwę, ale po prostu, wiesz, czuję chęć spędzenia dużo czasu z tobą, każdej wolnej chwili, chęć bliskości, chęć rozmawiania, chęć się śmiania, więc jak to jest definicja miłości, no to to jakby czuję do ciebie, nie? No, wiem, że ty też. Ja nie lubię dużo rozmawiać, ale lubię się z tobą całować.